Witam czat, witam YouTube, witam Twitch. Witam na. A. Zapraszam na kolejny stream 18 na 19 sierpnia. Zaczynamy. Oczywiście Prokocim Kraków, czwarta liga. I zaczynamy rundę wiosenną w sezonie 2017-2018. Walczymy o top 3 ligi małopolskiej. Małopolskiej Zachód. Także już przerzucam na streama. Przesymulowałem całą rundę jesienną do końca, czyli razem z okresem przygotowawczym do rundy wiosennej. Przedstawię wam pokrótce, jak prezentowały się nasze spotkania sparingowe oczywiście. Tutaj wszystkie przeplatane zwycięstwo porażkami, oczywiście więcej zwycięstw. Tutaj trafiły się trzy porażki z rzędu z tym, z naszym już byłym klubem patronackim, czyli Miedzią Legnica, w którym nie udaliśmy nawet jednego celnego strzału. Ale reszta spotkań już mniej lub bardziej toczyła się pod nasze dyktando. Właściwie każdy mecz był rozgrywany z naszą przewagą, z tym, że czasami nie była ona wykorzystywana na naszą korzyść. Zrobiłem również dwie nowe taktyki, jedną bardziej defensywną, drugą bardziej ofensywną, gdyż tę standardową już opanowaliśmy do sposobu biegłego, także w ten sposób będziemy się ustawiać w przypadku, gdy nasz przeciwnik będzie miał przewagę i będziemy gonili wynik. Tutaj jest taka bardziej defensywna z dwoma defensywnymi pomocnikami i jednym środkowym pomocnikiem na środku. Witam Gagrana. Co do ringów, to w większości graliśmy je podobnymi nam zespołami, czyli czwarta liga i liga prócz właśnie tej Miedzi Legnica. Mówimy o zaszukanie nowego klubu patronackiego, z tym, że później się okazało, gdy dostałem ową wiadomość, że po zaakceptowaniu nowego klubu patronackiego ten stary zostanie usunięty. Także naszym nowym klubem patronackim jest Dolkan Ząbki. On oferuje nam cały 1000 euro więcej niż poprzedni klub, czyli Miedź Legnica. Ma również wielu ciekawych zawodników, z tym, że oczywiście żaden z nich nie chce przejść do naszego zespołu. Tutaj walczyłem o Emila Szczupakowskiego, ale wyśmiał naszą ofertę. Był, właściwie cały czas jest wypożyczenia. No teraz nawet nie ma takiej możliwości, czyli powiedzmy, że kłamałem, ale jeszcze niedawno był, bodajże za 20% jego pensji, czyli tam jakieś grosze płaciliśmy około 250 euro na miesiąc, ale byłbym w stanie to zapłacić, zwłaszcza że patrząc na jego atrybuty, zjadłby naszą ligę. No jest oczywiście dużo lepszy od mojego pracy. Jak widać, atrybuty, tak nawet na pierwszy rzut oka, przede wszystkim fizycznie, dużo lepszy od naszego prawego obrońcy. Także ze zmian to chyba na tyle. A tak, jeszcze był nabór juniorów, ale niestety w tym roku nam się nie poszczęściło. Pojawiło się oczywiście kilku ciekawych zawodników, w tym m.in. ten pan Piotr Słowik, dosyć profesjonalny, także być może rozwinie się na miarę, w sumie trudno powiedzieć nawet, wszyscy, właściwie większość tych zawodników ma wysokie potencjały, ale tak jak tutaj widać, dopiero się nadaje do ligi okręgowej, także na pewno go nie będę wystawiał póki co. Tutaj widać jeszcze całą resztę zawodników. Wszyscy właściwie mają po te 4-3,5 gwiazdki. Nie zatrudniałem tych, którzy mieli mniej. Tak, tutaj wszyscy chyba do Alberta Danka. To są nasze nowe nabytki. Ewentualnie chyba on nie jest
Wygląda z tego, co widzę, tragicznie, także no, myślę, że nie ma sensu go trzymać. Niech sobie poszuka innego pracodawcy. Nie ma sensu trzymać tych wszystkich zawodów, które mamy pewne. Nie mają szans na grę w pierwszym zespole, tylko zajmują miejsce innym. Nie wiem, czy znajdę tutaj. Był jeden ciekawy środkowy obrońca. Nie wiem, czy to był on. Tak, gra głową 10, krycie 10, odbiór 9. Niestety troszeczkę fizycznie wygląda gorzej, ale ten właśnie środkowy obrońca być może w przyszłości będzie już grał w pierwszej 11. Póki co oczywiście musi nadgonić swoje zaległości, ale wygląda obiecująco. No i myślę, że to było na tyle. Plan na dzisiejszy stream to zagrać tych połowy meczów z rundy wiosennej. Mamy ich 11, to możemy rozegrać nawet 6 bez problemu. Już dosymulowałem oczywiście od razu do zbliżającego się meczu. To jest właściwie drugi bądź pierwszy najważniejszy mecz w tej kolejce. Ewentualnie do tego miana może jeszcze dążyć mecz Garbarza Zembrzyce z Kalwarią Zebrzydowską. Tutaj mamy pojedynek siódmej ekipy z trzecią, a u nas jest oczywiście piąta z szóstą. Także podobny kaliber tej faworyci, czyli pierwsza i druga drużyna już grały, także oba te mecze zwyciężyli. 16 drużyna i 11, także musieli te spotkania zakończyć zwycięstwem. Już skład oczywiście przygotowałem sobie mniej więcej. Jest tutaj jedna niespodzianka. Bowiem na boisku pojawi się Adam Gryźlak po bardzo długiej przerwie. Był filarem naszej defensywy w pierwszym i drugim sezonie. Obiecałem mu, że pogra w pierwszym składzie, bo strasznie marudził. Mimo wszystko jeszcze kożuch ewentualnie jest na ławce rezerwowych, także w razie czego może wejść. Nie prezentował się jakoś rewelacyjnie w czasie tych sparingów, ale dam mu szansę. Nie chciałem, żeby zbuntował mi cały zespół, także dam mu szansę na kilka kolejnych spotkań. Tak, Galanciak powrócił. Nie wiem, czy w czasie okresu przygotowawczego, czy. Tak, pierwszy mecz zagrał już jako pierwszy mecz z okresu przygotowawczego z LKS-em Jałowiec. Karcz jest w sumie za słaby. Jest Wałęsa, właściwie nie zmieniłem tej, znaczy zmieniłem taktykę, ale pokazywałem wam resztę. Chyba Wałęsa miał być, z tego co pamiętam, na DP i w ten sposób to miało wyglądać. Ten Musiał i Karcz mają bardzo podobne statyki, także. Mimo wszystko Musiał jest lepszy od Karcza, także są w tym samym wieku w dodatku, więc mimo wszystko wolę postawić na Musiała. Ewentualnie będziemy grać tą bardziej defensywną taktyką, to postawię albo na Kołodziejskiego, albo na Kiebzaka, bardziej na Kiebzaka. Kołodziejski wtedy pójdzie na ławkę, ewentualnie wtedy też wejdzie właśnie Karcz. A póki co będzie sobie grał w rezerwach. Tutaj testowałem w czasie tego okresu przygotowawczego głównie te taktyki nowe, ofensywne i właściwie raz defensywną właśnie z tą Miedzią Legnica. Nie oddaliśmy w tamtym meczu ani jednego strzału, ale straciliśmy ledwo jednego gola, więc powiedzmy, że jakoś tam działała.
Gramy u siebie, jesteśmy faworytami tego meczu, z tego co mi się wydaje. Tak, Iskra najprawdopodobniej jest w lekkim dołku, skoro takie są wysokie kursy na nas, właściwie niskie kursy. Tutaj widzimy, ile meczów towarzyskich rozegrali w trakcie tego okresu przygotowawczego. Właściwie dwa mecze na tydzień, my się troszkę obijaliśmy z tego wynika, a my wydawało mi się, że mamy ich dużo. No tutaj przeplatają te zwycięstwa porażkami, niewiele remisów. Nie wiem, jak to u nas ostatnio w lidze wyglądało. Tak byłem pochłonięty tym okresem przygotowawczym. No mieliśmy trzy mecze bez porażki. Na ostatni mecz z Iskrą przegraliśmy dotkliwie 0-3. To był ten mecz, kiedy straciliśmy 3 gole z rzutów rożnych, z tego co pamiętam. I po tym meczu zrobiłem taką gruntowną reformę naszych stałych fragmentów gry, przede wszystkim obronnych. Jesteśmy faworytami, także możemy troszkę odważnie wyjść. No i zaczynamy spotkanie. Czekamy na naszą w tym meczu. Tutaj na innych boiskach już mamy powoli strzelone gole, mimo że dopiero minęła trzecia minuta. Tutaj wszyscy gramy równolegle. Oczywiście wcześniej były jeszcze te dwa mecze, ale mam oczywiście na myśli ten dzisiejszy. A jeżeli uda nam się zdobyć w tym spotkaniu 3 punkty, mamy szansę nawet na awans na drugie miejsce, także jest o co się bić. Chociaż ja oczywiście przypomnę, że drugie miejsce nie daje ani awansu, ani baraży, także to jest tylko walka o prestiż, a Sowa Oświęcim już wszystkim odskoczyła. W 20 meczach ani jednej porażki, 16 wygranych, 4 remisy. Zmienię może na rozszerzone, żeby troszeczkę więcej się działo, bo minęło już 10 minut właściwie. Jeden strzał nasi zawodnicy oddali. Przeciwnicy strzelili raz na bramkę, my cały czas bez ani jednego strzału. Także troszeczkę słabo jak na pierwsze 10 minut. Także może zmotywujemy dodatkowo naszych zawodników. Adam Wilk nie daje się wszystkiego, co jest troszeczkę martwiące. Ten czas podczas streamowania strasznie wolno leci. Wszystko bez nagrywania. Spotkania dużo szybciej przelatują. Tutaj przesumowanie tej 1 minuty zabiera wieki. Tutaj mam pierwszy celny strzał Iskry, ale nie był na tyle groźny, żebyśmy obejrzeli go.
16 minuta meczu, a my dalej nie wiemy dokładnie, co się dzieje na boisku. Na pewno gorzej wyglądamy, jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Tutaj 60% do 40, już to się zmienia powoli na naszą korzyść. Oddajemy pierwszy strzał, niestety niecelny. Obraz przycina, no mi też przycina, bo się zimuje mecz. To nie ma co narzekać, jeszcze żadnej powtórki nie było, więc trudno w ogóle ocenić, czy jak będzie z płynnością rozgrywki. W ogóle mecz trochę zamula, także nie wiem, czy to wina mojego komputera, czy... Strasznie wolno to idzie. Każdy zabrzeka tymczasem wygrywa swój mecz z Garbarzem, także jeśli ten wynik się utrzyma, nie wyprzedzimy ich. Mamy pierwszą powtórkę. Prawdopodobnie kucza do Bzaka. Celem w stronę do Jaworskiego. Na faulowanie Sokłowski przybiera piłkę do Sikory. Dłużący, długa piłka do Danka. Sam na sam. Ale broni garań na rzut rożny. Wybija piłkę nasz młody bramkarz Grącki z rzutu rożnego. Piłka dośrodkowana do jednego z zawodników gości, ale akcja na Kołodziejski. Długą piłkę zagrywa do Wilka, ale akcji już z tego kogoś było. Także póki co Iskra nas ciśnie, z tego wynika. Ja do końca wiem jeszcze, jak konstruujemy akcję, co się dzieje na boisku, przez to, że nie ma żadnych powtórek. Powoli odzyskujemy posiadanie piłki i kolejny strzał oddany przez naszych zawodników. To się ślimaczek, nikt mi się przynajmniej wydaje. Te 30 minut minęły, może nie jak 30 minut naszego czasu, ale wydaje mi się, że długo. Piłka w naszym posiadaniu, garanciak. Ja chyba będę musiał zresetować gierkę. Długa Jaworskiego, co zrobi z piłką faulowanym, mąż karny. Do piłki oczywiście podejdzie nasz niezawodny Adam Wich. Stanie oko w oko z bramkarzem gości. On się chyba jeszcze nigdy nie pomylił, nie licząc spotkania w pucharze okręgowym. Tym razem również nie myli. Adam Wilki, wychodzimy na, czy zasłużone raczej, prowadzenie w tym meczu. 1-0. Bramkarz tak raczej wygibasy jakieś. No i nie miał szans w tym pojedynku z naszym rasowym snajperem. Może być rasowy wilk, a to jest taki lis pola karnego bardziej. Także nie ma czegoś takiego jak wilk pola karnego. Powoli kończy nam się dopiero połowa meczu. My cały czas prowadzimy na wrzosach z Klecza Dolna.
Także w tabeli cały czas będziemy tracić 18 punktów do Sobu Oświęcim, co już naprawdę jest fenomenalnym wynikiem. 6 meczów więcej wygrali liderzy naszej grupy. Tak, pamiętam, to było kilka stron temu. Jeden celny strzał zamieniliśmy na bramkę właściwie. Nie wiem, czy się nie cofnąć troszeczkę i oczekiwać na jakieś kontry ze strony. Mimo wszystko oni cały czas mają więcej tych sytuacji i najwyraźniej są lepsi. Jeszcze. Spróbujemy ich skontrować ewentualnie i przyjąć ich na własnej połowie. Nie iść w miarę ciosu, bo na razie nam to nie wychodzi. Jest pierwsza akcja, Kiebzak. Rzutu wolnego. Już raz korpus mamy do zera, tutaj już na pewno dobrą decyzję będzie co i oczekiwania kolejne akcje rywali. Piękne dośrodkowanie. Kubysz tutaj już w pierwszej sytuacji powinien zamienić ten strzał na bramkę. Mazur popisał się świetną interwencję, ale przy dobicy już nie miał kompletnie szans. Tak, Korpusz, nasz skrzydłowy, wpisuje się po raz kolejny już w tym sezonie na listę strzelców i wyprowadza nasz zespół na dwubramkowe prowadzenie. Również nasz zespół w tabeli ligowej ma coraz lepszy bilans bramkowy. Dzięki strzelonym dwóm bramkom wychodzimy na pozytywny wynik. No ale niedoścignione oczywiście jest Soba Oświęcim, która ma już 33 bramki na plusie. No, to są prości zawodnicy, którzy strzelają byle w bramkę. A to, w który sektor ona trafi, to już mniej istotne z tego wynika. Ale myślę, że po tym meczu zrobimy mały restart i zaczniemy od nowa, bo mimo wszystko wydaje mi się, że strasznie wolno symuluje się ten mecz i mojemu komputerowi potrzebna jest jakaś chwila oddechu. Po tym meczu zrobimy malutką przerwę, wrócę za parę minut, ale mamy tutaj akcję gości, najprawdopodobniej Kaczula. Paczula, nie Kaczula. Piłka przed polem karnym, jeszcze raz piłka do Paczuli, ale Galanciak popisuje się świetną interwencją i po raz kolejny wybija piłkę na rzut rożny. Grącki, ale z tej akcji już nikt nie będzie, Kołodziejski zbiera piłkę i ekspediuje ją najprawdopodobniej daleko, daleko do linii środkowej boiska. Zbliża się 60. minuta meczu, także 2/3 spotkania już powoli za nami. Chmielewski do Orzbikowskiego. Piłka do Sokołowskiego, na pewnym skrzydle piłka do środka Paczuła. Chmielewski, ale po raz kolejny broni Galanciak. Nie wybił do Adama Wilka, ale z tej kontry już nic nie będzie. 60. minuta meczu. No, właśnie taki mam pomysł, żeby to zrobić. Najlepiej jest włączyć i wyłączyć najlepsza recepta na każdy problem komputerowy. Mamy roszady już w zespole Iskry. Oni tutaj, mimo przewagi w sytuacjach, na pewno jeszcze się nie poddają. Nowy ofensywny pomocnik środkowy Mikołaj Paczula. Jego trzeba na pewno troszeczkę przycisnąć, bo widzieliśmy w tamtej powtórce, że jest niebezpieczny. Sikora Grzybowskiego. Wymiana podań między obrońcami Iskry. Powoli. I długa laga
do Danka. Ten jest sam na sam, ale dościgają go nasi obrońcy. Dałem się o odgwizdanie jedenastki dla gości, ale nic z takiego się nie stało. Kołodziejski, nasza kontra. Korpysz powoli już wracają goście na swoją połowę. Tym razem długa piłka do Wilka. Wilk musi to zrobić. Tak, jest 3-0. 3-0 było w Kleczy Dolnej. 3-0 tym razem jest w Krakowie. Także piękny rewanż mamy na Wrzosach. Wyszedł jeszcze tutaj bramkarz, aby skrócić kąt, ale Wilk pięknym wykończeniem zaskoczył bramkarza gości. 3-0. 65. minuta. Jeszcze tutaj może być pogrom na naszym boisku. Kolejna powtórka. Piłkę przejmuje Kajsa. Jaworski, kapitan zespołu, na środek. Wałęsa wyciąga tutaj lewym skrzydłem Kajce. Do Jaworski. Jaworski strzela. Jego strzał zablokowany. Piłka naszych obrońców. Tak. Do Wałęsy, ale z tej akcji już nic nie będzie. Ten Łatka już zmęczony. Myślę, że jemu potrzebny jest oddech. Wynik jest praktycznie już przesądzony. Wątpię, żeby ktokolwiek potrafił wstać jeszcze i podjąć walkę. Wątpię, że tutaj udało im się wyrwać choćby jeden punkt w tym meczu. To jest praktycznie już niemożliwe. Także damy odpocząć naszym najlepszym zawodnikom, także Zedzie Jaworski. W jego miejsce oczywiście Artur Jaworski. I standardowo Kuligowski na prawą obronę. Także zachowam sobie jeszcze dwie zmiany na ewentualne późniejszy okres w tym meczu. Jaworski już zrobił 10 km spłynie, także swoje już wybiegał w tym meczu. Też w tym momencie, gdy mamy wynik 3-0, nie wiem, czy jest sens wyłączać FMA, bo czasami się tak zdarza, że po pierwszym dobrym wyniku pojawiają się kolejne, także waham się między tyle czasem nie wyłączać, nie robić tej przerwy i pozostać przy tej rozgrywce. Może jednak nie będzie tak źle, jeśli chodzi o nasze symulowanie. Zareagujemy na kolejne roszady. Witam Wiecu. Trafiłeś jeszcze na stosunkowo początek strumienia, także niewiele straciłeś. Gromimy Iskrę Klecza Dolna. W meczu rundy jesiennej pokonali nas 3 do 0 tym razem. Jest 3 do 0 dla nas, także udany rewanż. Póki co, oczywiście. Zrobię jeszcze trzecią zmianę. Kto jest najbardziej zmęczony? Myślę, że Wałęsa spokojnie może już zejść z boiska i odpocząć. Przyda nam się na dalsze batalie. On już zrobił swoje w tym meczu. Niech dopograć dużo młodszemu koledze. No, jest trochę tych Wałęsów wałęsających się na boiskach FMA, także ten mój nie jest jedyny.
No, jest centrowo jeszcze Midzierski, będzie poszukiwał swojego pierwszego gola. Chyba w okresie przygotowawczym. Tak, ani jednego gola nie strzelił. Także coś jest z nim nie tak, najwyraźniej. Dużo lepiej mu szło we wcześniejszym klubie, PAS Unicie Dankowice. Tam strzelił w 50, w 45 spotkaniach 11 goli. U nas troszeczkę gorszy bilans. No ale może dzisiaj. Może pozwolę mu na strzelanie jakiegoś karnego ewentualnie. Nie wiem, jakie ma dokładnie statystyki w tym aspekcie, ale Wilk zrobił swoje dwie bramki. Najprawdopodobniej zakończy ten mecz z nagrodą MVP. Spróbujemy tutaj odblokować naszego napastnika. W sumie nawet ma najlepsze statystyki, atrybuty do wykonywania rzutów karnych. No ale tutaj oczywiście pierwsze skrzypce gra Adam Wilk, który w meczu jeszcze ani razu się nie pomylił. Ostatnie minuty tego meczu, statystyki tego nie pokazują. Wręcz są bardzo wyrównane. Posiadanie piłki nawet troszeczkę wyższe. Ilość strzałów również na korzyść kleczy dolnej. Także wynik na pewno nie pokazuje tego, jak faktycznie wyglądała gra w tym meczu. Ale w tym naszym pierwszym pojedynku również. Przypomnę, wynik 3 do 0. I wszystkie gole, iskry padały po stałych fragmentach gry, także mimo wszystko z gry nie zasługiwaliśmy na takie baty. Tutaj myślę, że kończy się to podobnie. Z gry wyglądało to na remis, ale gromimy naszego bezpośredniego rywala o czołowe pozycje. Już tutaj nie będę żadnych indywidualnych rozmów prowadził. Będziemy kontynuować dalej. Ja jeszcze podejmę decyzję, czy zrobimy ewentualny restart, czy pozostajemy. Oczywiście MVP tego spotkania został Adam Wilk po strzeleniu dwóch goli w dzisiejszym meczu. Jest to kolejny jego świetny rezultat. Także nasz napastnik jest w życiowej formie. Nie wiem, czy to będzie miało jakikolwiek sens, także mimo wszystko chyba zrestartujemy streama i spróbujemy jeszcze raz, bo coś jest nie tak z tym czasem ładowania się. Jest zdecydowanie zbyt długi. Nie wiem, co mogło faktycznie spowodować to, że chociaż nie było aż tak źle. Także nie wiem do końca, czy zrobię szybkiego save'a i zobaczymy się za moment, co? Także robimy małą przerwę, także za chwileczkę wrócimy i mam nadzieję, że będziecie ze mną, także malutka przerwa.